Siema, siema, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jadę sobie dzisiaj do Rydzewa, na swoją działeczkę, którą tam wynająłem. Jadę sam, ponieważ dzisiaj ma bardzo padać, a jak wiecie, ja to kocham. Kocham, jak mocno pada. Wracam w niedzielę, tam jest mój wierny, o, nie wiem, czy go widać. Pokaż się, tam leży w bagażniku. Mój wierny towarzysz w postaci Borysa, mojego psa. Dobrze, włączymy sobie nawigację. Tam widzicie, mam w lusterku taką fajną nawigację. Znaczy nawigację, Janosika mam po prostu. Tu mam Janosika, tu mam Google Maps z trasą, tak żeby było lepiej, bo nie można w jednym lusterku, bo się wszystko krzaczy, w telefonie też się wszystko jakoś tak krzaczy dziwnie. W każdym bądź razie jedziemy i włączę już się na miejscu. Jeżeli coś ciekawego będzie po drodze, to też oczywiście nakręcę. Jeżeli nie, to włączę to na miejscu. Także zapraszam do oglądania i ha, najważniejsze, jeżeli jesteś nowym oglądaczem mojego kanału, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, guziczek masz tam na dole, musi być szary, oraz daj łapeczkę w górę. To bardzo motywuje mnie do kręcenia kolejnych filmów. W drogę! Pamiętając doświadczenia z zeszłego razu, pamiętając ostatnią wyprawę do Niemiec, niechcianą wyprawę do Niemiec, postanowiłem teraz nie udziwniać i jadę najzwyczajniej, normalnie, prosto przez miasto i już stoję w korku oczywiście. No nie widać, pokazałbym Wam, ale niestety autobus stoi, także no jest taki koreczek, możecie zobaczyć, czy mamy tutaj, o, tak na tej nawigacji, nie przewidać, widać. Także no muszę czekać niestety, ale spokojnie. A dzisiaj sobie w namiocie wypróbuję jedną rzecz, wziąłem sobie normalną poduszkę, jak widzicie z tyłu. Bo normalnie na tych jakoś tak nie mogę spać. Spróbuję, jak to się ma na normalnych poduszkach. Ponoć tam wilgotnieje, coś takiego, no muszę to sprawdzić, zobaczyć. No, co za wilgotnieje, to można wysuszyć, prawda? Także no, zobaczcie, jaki tam korek, o, tam stoją. Jest masakra. No dobra. Nic, stoję dalej, nudzę się trochę. Jeszcze sprawdzę, jak mi spalanie. Sobie skasowałem spalanie, zobaczymy, ile mi... Bo nigdy nie sprawdzałem jeszcze, ile mi pali pastacik w automacie. No na razie jest 8,7, jak widać. Zobaczymy, ile mi wyjdzie na całej trasie, bo na razie to jest taka dupa, że... Dobra, włączę się, jak będzie coś ciekawego. Dojechałem już do Stargardu szczecińskiego. W Szczecinie stałem w koreczku, tu też stoję w koreczku. Zobaczcie, nawet większy koreczek. A chciałem przez Stargard przejechać, bo chciałem coś zobaczyć, no i to jest jak zwykle. Jak zwykle, Marcinek, jedź prosto, nigdzie nie zbaczaj, jedź tak, jak ci głowa podpowiada, no, że tak powiem. Oczywiście nie. Po co? Nie, bo ja muszę coś zobaczyć, prawda? I tam będę w koreczku stał. A, Jezus, trudno. No, raczej się to ciągnie i ciągnie, tak, i ciągnie, i ciągnie. No nie, jest trudno. Jest dopiero 13, bo wcześniej wyjechałem, także spoko. Nic mnie nie goni, także... Luz, blues i kartofelki. No już to zrezygnował. Kurzył się i zawraca, widzicie? Człowieku, przyjedź do Szczecina, to są korki. No jestem już, no, 30 km przed. Musiałem zatrzymać się na stacji, wiecie, zapomniałem węgla. A sobie wziąłem grilla takiego jednorazowego. No i będę sobie coś tam upiścę sobie. Nie mam co prawda zapalarki żadnej, nie wziąłem palnika. Ale mam kuchenkę, jak pamiętacie moje przygody z kuchenkami, którą jedno spaliłem w ognisku, a nieważne. Także zostało mi 31 km, także spoko. Widzimy się już chyba na miejscu. Jest, udało mi się dojechać. Jest mój tutaj. Pies mi się zrzygał w samochodzie. Zmęczyłem się, bo trochę przeprałem koc, na którym on leżał. Tutaj nie będę Wam szczegółów pokazywał, bo to obrzydliwe. No jestem. Kurczę, znowu mi okulary ściemniały do dupy. Muszę sobie kupić normalne okulary, bo te ściemniałem jak popieprzone. Dobra, widzicie, pogoda nie zachęca, więc trzeba szybko na pierwszej kolejności rozbić namiot. To jest najważniejsze, więc idę to robić. Gdzie to jest najrówniej? Czy to jest równo, Borys? Chyba tu, co? O, zobaczcie, ten mój nowy namiot. Taki duży. Samo rozbijanie namiotu Wam pokażę w osobnym filmie, bo chcę też zaprezentować Arpenaza 4.1. Jak wygląda, więc zapraszam. Link macie u góry w tej chwili. Prawdopodobnie, jak mi się uda go dodać, ich nie zapomnę. A my widzimy się zaraz, już w środku. No dobra, wszystko już mam. Namiot jest postawiony. Mam się już gdzie skreślić. Idę wszystkie graty pownosić i jeszcze Wam pokażę, jaki fajny stolik sobie kupiłem. Ale to za chwilę. O Boże, jak się zmęczyłem. Chyba z 5 razy krążyłem, żeby to z samochodu przenieść stamtąd. Tu.
I tak się zastanawiam, bo tam mógłbym normalnie wjechać samochodem, ale to wiecie, no muszę spytać właściciela, czy można jeździć. Raczej tak, bo widzę, że to są ślady traktora. No. Ale kupię sobie wózeczek taki, kurde, transportowy, widziałem w Obi składany, że można 70 kg na raz przetransportować i dupę. Już dawno chciałem kupić. Znaczy kupiłem, mam taki, ale on jest zbyt ciężki, jest do 250 kg. Taki, wiecie, ogrodowy, metalowy, trochę ciężki. A w Obi widziałem taki składany za stówę niecałą. Patrzcie. Jaki pterodaktyl leci! I ląduje, będzie lądował? Nie. Nie. A propos, widzicie to niebo? Patrzcie, zawraca. Zawraca bombowiec, będzie tu atakował? Nie. Dobrze, zawróci. Nie, ale wielka bestia. A tak wygląda moja loża. Te chmury mnie tak podniecają. Ja uwielbiam deszcz w namiocie, jak wiecie. Cieszę się jak dziecko. No, zobaczcie. Super, nie? Chodźcie, coś wam pokażę. Żeby nie było, że nie całkiem bajkowo, to wam coś pokażę. Patrzcie, co mam. I co to jest? Ha! Kto wie, niech powie. Tak, macie rację. To bateria do e-bajka. Mojego e-bajka. A po co ona jest? Ano po to, że jak wiecie, ja jestem gadżeciarzem. Jak się mówi, lubię wszelkie pierdoły i te sprawy. Także zobaczcie, co zrobiłem. Przy okazji tego, fajna rzecz do e-bajka. Na wypady jakieś właśnie coś tego. I tak jedziemy rowerem, prawda? Mamy tą swoją baterię, tak jak ja na przykład jeżdżę pod namioty rowerami. Przyda nam się oświetlenie, prawda? I w tym celu, patrzcie, co mam. Tutaj na kabelku. Po prostu podłączam sobie zwykła wtyczka, widzicie, 60. I tutaj mamy żaróweczkę. Żaróweczka niczego sobie, zaraz wam pokażę jaka. Słuchajcie, jest to żarówka 15-watowa. O napięciu, uwaga, teraz tak. DC, AC, 12V do 85V. Zobaczcie sami. Fuh, te końskie muchy latają. Zobaczcie, tak to wygląda. Teraz sobie po prostu w tyczunie podłączam. O. I zobaczcie, tak daje. No teraz nie widać, prawda? Ale wierzcie mi, w nocy naprawdę daje dużo, znaczy robi wielką robotę. Mam jeszcze drugą taką żarówkę, ale na razie ja sobie zrobiłem takie jedno, żeby sprawdzić, jak to jest. Zużycie to jest 0,3 ampera. Oprawa tej żarówki to jest zwykła oprawa do żarówek E27 z gwintem E27, także no, bardzo przydatny gadżet. A jak się właśnie jedzie samochodem, to można sobie taką bateryjkę zabrać i mamy oświetlenie i te referę. Kurde, chyba się te chmury jakieś tak rozchodzą na boki, a miałem nadzieję, że będzie padać. No ale cóż, trudno. Ale zobaczcie, jaki mam widok z namiotu. Wziąłem sobie laptopa, jak widzicie, tutaj moje stanowisko. Trochę sobie popracuję jutro. Tak, bo teraz tak pracuję właśnie sobie i patrzcie, jaki będę widok. Usiądę sobie na leżaczku. Laptopika na kolana i sobie będę pracował. Zobaczcie, jak pięknie. Taki widok z chaty. Właśnie w namiotach to jest dobre, że można sobie rozbić i mieć widok za każdym razem inny. Czy to na rzekę, czy to na jezioro, czy to w górach, to na góry na przykład. Super sprawa. Dobra, my tu gadu, a ja muszę coś zjeść. Moje stanowisko do spania. Zobaczcie, ile miejsca otworzę wam, żeby lepiej widać. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Ja jestem sam, Borys będzie ze mną. A jak śpimy w dwie osoby, nawet trzy osoby, to jest taki luksus. No cztery też się da wyspać. Ale to jest taki luksus, jak się jedną osobą jedzie, albo na przykład we dwójkę, że miód malina. A tam lampeczka, śpiwór. A propos gadżetowania. Kupiłem sobie taki stolik, zobaczcie, rozkładany. Tam do tego są cztery krzesła takie, tego typu. Wytrzymują 120 kg, więc mają wagę spokojnie. Zajebisty. Wysokość położenia można regulować, te nóżki się rozsuwają góra-dół. Zarobista rzecz. Druga sprawa, to wam pokażę. Mynaszka, to jest mynaszka dla dwóch osób. Słuchajcie, zobaczcie, jest taka rączka. Też keczuły. Jakość wykonania, no idealna. Patrzcie, to się tak bierze rączki. Rozkładamy tak. Pyk. Składamy i mamy rączkę. Sprytne, prawda? Pokryweczka.
sztućce, co prawda plastikowe, ale dobrej, bardzo dobrej jakości. Używałem już nieraz, nic się nie topi. No w ogóle one wytrzymują do 100 stopni, tu jest nawet napisane 100 stopni. Mamy dwa komplety, łyżka, widelec, dwa noże. No nie mówię plastikowe, ale przydają się naprawdę. Do tego mamy dwie miseczki 300 ml tego typu. No i oczywiście garnek jak najbardziej. Taki jeden zbędnik, bardzo fajny. A ja tymczasem zrobię sobie gruchóweczkę na gęsto. Jak wiecie, lubię, już razem jadłem. Kupiłem sobie takie światło chemiczne. Znaczy, kupowałem coś na Allegro i był w dodatku, żeby nie płacić za przesyłkę, żeby załapać się do Smarta, to sobie wziąłem dodatkowo takie pierdoły. Zobaczymy, jak to działa. Nigdy tego nie używałem. Zobaczymy, jak to w ogóle świeci w nocy. Dobra, moja super kuchenka. Co jest? Co tak krzywo stoisz? Nóżki brakuje, czy co? Nie, no są. Są nóżki, po prostu jest krzywa. Zgięła się chyba. O! Jedno wgięcie. To mocno. No już jest dobrze. No, wiem te tanie rzeczy. Dobra, i teraz tak. Blokujemy. Odpalamy. Pyk. Trzeba zrobić jak najmniejszy, cholera. Zobaczcie. Zaczęło trochę padać. Ale to nie tego się spodziewałem, ale to lubię kleje, kurde, konkretnie. Zero wiatru. Ale to kratka z przenośnego grilla. Przepraszam, że tak najwyraźniej mówię, ale jem. Już. Tak krateczkę położyłem i jest o. Good morning. Mam sprawy gotowe. A jutro... Jutro będę gotował w garku taki kociołek męski. Warzywa, kiełbacha, boczuś. Wieczoreczki. Zobaczycie. Dobra. Jedzenie jest nudne. Do zobaczenia później, jak już się posilę. Idę po jeszcze bluzę. Się nagle tak zimno zaczęło robić. Nie wiem, chyba z 12 stopni jest. Wiatrek nie wieje, ale to nic. I tak jest zimno. Zastanawiam się, czy bym nie wjechał samochodem. Patrzcie. O tutaj, pod górę. I tędy, tędy, tędy i tam do góry. Prawdopodobnie da radę, no ale różnie bywa. Idziesz? A chodź. Idzie mi staruszek. Kiedyś taki żwawy, za piłką lata, a teraz już starszy pan. No nic. Dzień się chyli ku końcowi. Czas zacząć otworzyć sobie piwko jakieś i się wychillautować. Chyba pójdę do namiotu zaraz. Chociaż jeszcze szkoda dnia, posiedzę sobie troszeczkę na zewnątrz. Podoubieram się co nieco. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Tęczy kawałek jest. O. Tu. Nie wiem, czy to widać będzie na tym, bo w tym małym ekraniku GoPro nie widzę. Fajna działka, podoba mi się. Tylko mogło być już trochę cieplej, żeby sprawdzić wodę. Powiem wam, że jest zajebiście. Spierdzieliłam się, poduszko moja. Jestem tu sam, bo nie to, że chciałem jechać sam, tylko po prostu miała być pogoda. Patrzyliśmy na pogodę w Drawsku Pomorskim, że piątek 70% opadów, sobota 50% opadów. No i wyobraźcie sobie, jakbym tutaj miał w takie opady przyjechać z dzieciarnią i siedzieć w namiocie. Kto ma dzieci, ten wie, że to jest głupi pomysł. Dlatego zdecydowałem się pojechać sam. A jak wiecie, ja lubię deszcz. Bardzo lubię. Mi tam nie przeszkadza. Ja nawet, jak wiecie, w zimę potrafię jechać pod namiot. Byłem w listopadzie. No teraz mi się nie udało jakoś tak jechać. No, mam za dużo labani. Kurde, i bardzo rzadko jeżdżę rowerem. Bardzo, to mi tak strasznie boli, ale muszę w końcu zacząć. No ale no, muszę się ogarnąć, no. Yo, my, o Jezu. Słuchajcie, teraz wam pokażę coś. To, co wam mówiłem wcześniej, to te światło chemiczne. Zobaczymy, co to w ogóle za gówno jest. Światło dyskowe. Ponoć parę ładnych godzin świeci, więc sobie zapalimy to teraz. Zobaczymy, jak długo będzie świecić. Zobaczmy, co tu jest, zobaczcie. Gdy jest takie coś, 7 zeta kosztowało, jakieś
filmy Rockland, żółte. Zobaczymy, co to jest. Nie wiem, jak to się używa. Oczywiście żadnej instrukcji nie ma, ale to podejrzewam, że to trzeba złamać po prostu, aż będzie klik. Co to za wstążka jest? No, nieważne. Jakiś sznurek jest? Po co to? A, pewnie, żeby sobie zawiesić gdzieś. Ale tak to wygląda. Ponoć to trzeba złamać, żeby kliknęło. Łamiemy. O, pękło. No, zaczyna świecić. No i tak to wygląda. Już widzę, że to świeci gówniano. No ale to są markery, to, czyli takie do oznaczania różnych rzeczy. Dobra, no powiesimy sobie to. Wisimy sobie to gdzieś tu, powiedzmy. O, niech sobie wisi. O. No taki bajer, taki, zobaczymy, co to jest, czy to warto. Już widzę, że to jest gówno warte, ale to nie o to chodzi. Albo wiecie co, nie. Powiesimy sobie to na zewnątrz. Powiedzmy tu. Tutaj będzie wisiało. Bo już komar cię w nos gryzie, patrz. Gryzie go w nos, kurde, nic nie widziałeś, gryzie. Ale się nachla, zobaczcie, jaki czerwony nocha. Jest godzina, powiedz, 22:30. Zobaczcie ten mój patent na akumulatorze 48 V i żaróweczka 15-watowa. No i zobaczcie, no, moim zdaniem jasno, jak w domu. No i o to chodzi, o to chodzi. Przepraszam za mój język, ale już jestem po 4 piwkach, także trochę mi się w głowie kręci. Jestem sam z psem, więc mogę sobie raz pozwolić. A teraz zrobię sobie zupkę pho, moją ulubioną na wyjazdach, czyli zupka chińska. No to do dzieła, robimy. Pyk. Zmniejszmy maksymalnie. Pyk, śmieci zbieramy tam. Już widzę te krzyki ludzi, którzy stwierdzą, że to jest bardzo niedobre odżywianie. Wywalone mam na to. Jem co chcę, nie będę w dupie to mam. Także ten dzień dobiega już końca. Ale poczekam jeszcze chwileczkę, aż się ściemi, to wam pokażę, jak to z zewnątrz to wygląda. Powiem wam, że ta żarówka daje radę. No daje radę, kurde. Ja ją pierwszy raz używam, teraz tak na wyjeździe. Pierwszy raz w ogóle pod namiotem jest ze mną. I powiem wam, no zobaczcie, to jest jasno, jak w domu, kurde. Bateryjka starczy na bardzo długo, także nie ma się co tego, nie ma co jej oszczędzać. To jest spoko luz. No. Dziki wąż już jest, kurde, zmęczony, zobaczcie, jak jest zmęczony. Psy w ogóle zawsze na dworze, jak są, to są zmęczone. Moja zupka już prawie gotowa. No, proszę bardzo. Już się pięknie zagotowała. O Jezu. Majonez. Pyk. Wiecie co? Tak sobie postanowiłem, że dzisiaj sobie popiwkuję, jutro już w ogóle nie będę piwkował. Zostało mi 2 piwa, czyli łącznie 6. No chyba, że mi się zachce, to sobie podjadę gdzieś to na stację albo coś. I sobie obejrzę jeszcze Django. Film Django. Widziałem już to kilka razy. I mam ochotę obejrzeć kolejny raz, bo jest bardzo zajebisty film. Dobra, pójdę jeszcze tylko na zewnątrz i wam pokażę, jak wygląda ta... Znaczy, jak wygląda w ogóle mój namiot z tym oświetleniem. Bo powiem, jestem normalnie w podziwie. Tej żarówki jest zajebista. Chodźcie. Wy mnie nie widzicie, ale ja widzę kamerę. To jest najważniejsze. Słuchajcie, tak wygląda ten znacznik. Nie wiem, czy widzicie. O, to jest to. Do dupy, nie? O, zobaczcie. Ledwo to widać. Ale jako znacznik namiotu jak najbardziej widać z daleka. Na kamerze jest ciemno bardzo, jak cholera. Ale z daleka widać. Taka, dla mnie to jest taka zabawka dla dzieci. Teraz zobaczcie, jak wygląda oświetlenie żarówką. 1280 V. W tej chwili zasilana jest 48 V. Polecam. Polecam tego typu gadżety, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy. Patrz, jaki księżyc. Ło, kurde, pełnia.
Dobra, idziemy do środka. Idziemy do środka do mojej chawiry. Zapniemy. Trzeba zamknąć drzwi. Dobra, teraz tak. Zupka już mi się prawie zrobiła. Zaraz będę jadł, później piwerko i sobie postanowiłem, że sobie obejrzę jakiś film. Idę jeść i oglądać. No to dzień dzisiejszy dobiega końca. Idziemy sobie już spać. Dzisiaj testuję sobie zwykłą poduszkę, jak każdy ma normalnie w domu. Zobaczymy, jak to będzie. Obejrzałem sobie połowę Django. Już mi się nie chce. Więcej chce mi się spać. Kręci mi się w głowie. No, tak ma być. Jest zarąbiście, więc idę w objęcia Morfeusza i wam życzę spokojnej nocy. Cześć, do jutra.